kolejny druk, utworzenie przez gminę miejską Kraków wspólnie z województwem małopolskim spółki akcyjnej Kraków Nowa Huta Przyszłości, spółka akcyjna, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1599. Pierwsze czytanie referuje pani prezydent Elżbieta Koterba. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podstawą działań związanych z powołaniem spółki była uchwała kierunkowa Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta miasta mających na celu powołanie spółki akcyjnej Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Celem tej uchwały było nadanie impulsu dla przygotowania ram działania nowo powstałego podmiotu, który będzie odpowiedzialny właśnie za realizację projektu pod tą samą nazwą. Oczywiście prezydent odniósł się pozytywnie do idei powołania spółki, wyraził swoją opinię, która zawierała także schematy jej powołania w zależności od współdziałania w tym zakresie z województwem małopolskim, określające procedurę i czas potrzebny do jej realizacji. Ustalono, iż jest to czas potrzebny od 4 do 9 miesięcy. Tu przypomnieć chciałam, że taką pierwszą koncepcją powołania spółki wspólnej, czyli Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Marszałkowskiego, pojawiła się w trakcie uroczystego podpisania w marcu 2013 roku porozumienia pomiędzy miastem a regionem w sprawie projektu Nowej Huty Przyszłości. Spółka akcyjna jest spółką prawa handlowego i pozwala na łatwe gromadzenie kapitału, na przykład poprzez emisję akcji. Również pozwala na skuteczne przyciąganie nowych akcjonariuszy zainteresowanych tym projektem. No nie bez znaczenia jest też jej pełna transparentność, bo jest wymóg jawności danych finansowych spółki, czyli pełna rachunkowość, publikacja rocznych raportów finansowych i obowiązek audytu. Dlatego ta forma ze wszech miar jest właściwą. Zakres działalności spółki obejmuje między innymi znalezienie inwestora bądź inwestorów strategicznych dla realizacji tego projektu, wyodrębnienie terenów inwestycyjnych i udostępnienie ich dla poszczególnych inwestorów, uporządkowanie sytuacji własnościowej gruntu, pozyskanie niezbędnych środków finansowych, pozyskanie wsparcia finansowego z funduszy wojewódzkich, krajowych, europejskich dla działań pozapublicznych, ponieważ działania publiczne w zakresie uzbrojenia technicznego i dróg będzie prowadzone przez miasto. Organizacja stref gospodarczych, parków ekonomicznych i zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru miasta poprzez realizację funkcji biznesowych, mieszkaniowych, publicznych i rekreacyjnych oraz szalenie istotna sprawa, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zapewniających szybką realizację inwestycji. Jeśli może parę słów o organizacji tej spółki. Otóż organami spółki będzie zarząd składający się od 1 do 3 osób, rada nadzorcza 3 do 5 i oczywiście walne zgromadzenie. Szanowni Państwo, utworzenie tej spółki jest słusznym kierunkiem, który zmierza do wspierania rozwoju obszaru Nowej Huty i rozwoju społeczno-gospodarczego całego Krakowa. Spółka umożliwia eksperckie zarządzanie projektem zgodnie z oczekiwaniami rynku na zasadach rynkowych i przy pełnym poszanowaniu interesów zainteresowanym projektem samorządu. Dlatego też ze wszech miar oceniamy, i że jest to właśnie taka forma, która zapewni powodzenie tego projektu. Dlatego też dzisiejsza uchwała, którą prezydent, realizując zapisy uchwały kierunkowej, przedkłada dzisiaj pod obrady Rady Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani prezydent. W tej sprawie pozytywną opinię wydała Komisja Mienia i Przedsiębiorczości. Czy są stanowiska innych komisji, stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Zatem otwieram dyskusję radnych. Kto z państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Pan radny Węgrzyn, zapraszam.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo Radni. No tak się złożyło, że dosyć ważny punkt merytoryczny podejmujemy po głosowaniach nad budżetem, po przegłosowaniu prawie 200 poprawek, 90% radnych. No może trochę mniej. 80%. W każdym razie zabiorę 2 minuty i powiem przynajmniej o takim najważniejszym tle, które towarzyszy powołaniu tej spółki. Tak jak Państwo macie w dokumentach, jest to spółka powoływana przez prezydenta i marszałka. To jest niezwykle ważne, gdyż realizacja tego ogromnego w sensie zamierzeń projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości wymaga współpracy wszystkich, którzy mogą tutaj przyczynić się do realizacji tego przedsięwzięcia, czyli zarówno rządu, agent rządowych, Urzędu Marszałkowskiego, musimy mieć poparcie Sejmiku, jak i tutaj poparcie Rady. I w tej chwili jest konsensus na poziomie miasta, żeby bardzo poważnie w tą spółkę zainwestować w przyszłości. Na razie ta spółka będzie na etapie organizacji, czyli ten kapitał początkowy, który będzie posiadać, będzie przeznaczony na pokrycie kosztów bieżącej działalności przez najbliższe 2 lata. Natomiast głównym celem tej spółki będzie pozyskanie terenów, które potem mogą posłużyć do realizacji projektu. I w tej chwili jest konsensus, jest zgoda na poziomie miasta, żeby znaczące tereny do tej spółki wnieść i one będą wniesione. I to jest pierwsza bardzo dobra wiadomość. Druga to jest taka, że jest prawdopodobne, że tereny do tej spółki również wniesie marszałek i będzie tutaj zgoda Zarządu Województwa i Sejmiku. To jest prawdopodobne. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. No i wreszcie są poważne szanse na to, że duży kapitał wniesie jeszcze trzeci partner. Także na dzisiaj wygląda to obiecująco. Są szanse, że powstanie spółka, która poważnie będzie mogła zająć się zagospodarowaniem tego olbrzymiego obszaru. To jest ponad 1/7 powierzchni Krakowa. Dziękuję. Dziękuję. Zgłaszał się do głosu pan radny Ptaszkiewicz, potem się przygotuje pan radny Kośmider. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Czy ja muszę powiedzieć, że jestem mocno zawiedziony całą tą procedurą tworzenia tego podmiotu, ponieważ ponad 1,5 roku temu rozstrzygnęliśmy konkurs. Celem było aktywizowanie tego obszaru. Rok temu podjęliśmy uchwałę kierunkową. Mija rok czasu, powstaje projekt powołania tej spółki, który de facto jest identyczny z tymi założeniami, które wtedy były czynione. Ale świetnie, tylko rok czasu nam zajęło to ustalenie. Dzisiaj mówimy o tym, załóżmy spółkę z Sejmikiem. Dochodzi nam kolejny podmiot i ja mam wrażenie takie, że tutaj to, co było głównym powodem powołania tej spółki, staje się znowuż przeszkodą. Co było powodem? Powodem była szybkość działania, sprawność operacyjna pozyskania inwestorów. My cały ten czas przysypiamy. Nie poradziliśmy sobie jako urząd i w tej chwili powołując spółkę, tak ją konstruując, że zapraszając do tego partnerstwa również Urząd Marszałkowski, ja obawiam się, że to będzie tylko przerzucenie odpowiedzialności. Za 3 miesiące czy za 4 powiemy, Sejmik jeden nie podjął uchwały albo mają inne zdanie i będziemy stanie w punkcie wyjścia. A w tym czasie, tak jak powiedziałem, zakłady tak jak BMW, Volkswagen podejmowały decyzje o lokalizacji swoich biznesów. I my w żaden sposób na to nie odpowiadamy. Tak więc podsumowując, pierwsza rzecz to jest taka, że jeżeli to ma być sprawny podmiot, musi być szybkość reagowania, powoływania zarządu, egzekwowania tych celów i tych działań.
Czy w tej konstrukcji statutowej, czy to jest w ogóle możliwe? Czy to będzie po prostu tylko przebijanie piłki, a nie daj Bóg jeszcze będzie jakaś inna po wyborach znowuż opcja polityczna, będą dwa różne podmioty i w żaden sposób nie będziemy posuwać sprawy do przodu. Druga sprawa to jest taka, jak szybko spółka ma zamiar rozpocząć tę działalność. Chciałem zapytać również, jaki powierzchni będzie ten grunt wniesiony tam do tej spółki, jaki obszar, o jakich my powierzchniach rozmawiamy. I po trzecie, jaki cel wyznaczamy dla tej spółki na rok 2014. To tyle. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan przewodniczący Kośmider prosił o głos. Zapraszam na mównicę. Szanowni Państwo, zacznę od tego, że mam pewne déjà vu, to znaczy kiedyś tutaj w 95 roku jako świeżutki radny miasta Krakowa stałem przed trochę inną radą i mówiłem, jak to ważne jest, żeby powołać podmiot, którego w ogóle w Polsce nie było, holding komunalny i podatkową grupę kapitałową. Wtedy jedni mówili, to się nie uda, drudzy mówią, to będzie trwało, trzeci mówili, a po co to robicie i tak dalej. W zeszłym roku minęło 15 lat od rozpoczęcia funkcjonowania tego holdingu komunalnego i dzięki tej właśnie podatkowej grupie kapitałowej na inwestycje było ponad 150 milionów złotych. Mówię to, ponieważ wtedy też były różne głosy, wtedy też było powątpiewanie, wtedy też było szukanie przeciwności, a po paru latach okazało się, że to była maszyna, która przyniosła Krakowowi ogromny efekt. Dzisiaj mam świadomość i trochę jestem zaskoczony tak małą, jakby to powiedzieć, frekwencją, ponieważ dzisiaj robimy coś niewspółmiernie większego. Dzisiaj nie zakładamy spółki, która ma rocznie przynosić 10 milionów zysku w wyniku niepłacenia podatków, ale dzisiaj mówimy o założeniu spółki, która ma być narzędziem strategicznym Krakowa na następne 20 lat. Paweł Węgrzyn opowiadał tutaj o głównych założeniach, że to było w uchwale i w uzasadnieniu. Ja powiem o dwóch aspektach, to znaczy powiem o aspekcie funkcjonowania tej spółki z innymi inwestorami. Otóż ta spółka musi, i tego nie zrobi urząd, ta spółka musi mieć umiejętność pozyskiwania środków i pozyskiwania inwestorów. Ona w pewnym momencie jakby wydzieli się, ona już nie będzie pod naszą pełną kontrolą. Tak to jest zawsze, jeśli chodzi o spółki prawa handlowego. Ale ona będzie naprawdę jednym z najważniejszych narzędzi. Szanowni Państwo, te 30 osób, które tutaj siedzą, no chcę Wam powiedzieć, robimy pewną epokową rzecz, o której się będzie przez następne 20 lat mówić. Będzie się mówić, mam nadzieję, dobrze o tym, ponieważ ta spółka w krótkim i dłuższym okresie jest skazana na sukces. Zawsze będą narzekający, zawsze będą kwestionujący, że mogło być lepiej. Proszę Państwa, była tutaj mowa o tym, że trzeba pozyskiwać nowych inwestorów, trzeba pozyskiwać także nowych partnerów. Im szybciej powołamy tą spółkę teraz, przy pozytywnym nastawieniu sejmiku województwa małopolskiego, tym łatwiej będzie nam nawiązać właściwe relacje z ArcelorMittalem, który też ma określone zasoby tam i też byłoby wskazany, aby był mocnym partnerem w tej spółce. Sejmik jest po to, aby tworzyć pełną ponadpolityczną relację pomiędzy tą spółką a środkami unijnymi, które będą przez sejmik pompowane. Aby sejmik w sposób praktyczny angażował środki finansowe w zintegrowane inwestycje terytorialne, które będą największym narzędziem wsparcia regionalnego. Aby w przyszłości inwestycje krajowe, ten wielka spółka inwestycji, inwestycyjna, która też będzie szukała tego typu rzeczy, w to wchodziła. Nie jest kwestia, to nie jest, znaczy tu nie jest kluczową kwestią, jak szybko to zrobimy, ale też ważne, żeby pokazać na zewnątrz, jest już to narzędzie może funkcjonować i to narzędzie w ciągu przyszłego roku, pewnie przedstawiając swój plan działania i przedstawiając swoją strategię, też nas w jakiś sposób zapozna z tym, co i w jaki sposób chce robić. Proszę Państwa, polityka jest podobno sztuką osiągania celów możliwych do osiągnięcia. Mamy możliwość osiągnięcia w ciągu najbliższych, moim zdaniem, kilkunastu lat stworzenia w Krakowie
poważnego fragmentu miasta w sposób nowoczesny, w sposób bardzo atrakcyjny, mamy okazję pokazania nowego wizerunku Krakowa jako miasta otwartego dla inwestycji. I znowu mogą się pokazać tacy, którzy będą narzekali na to, na to, na tamto, na tamto. Gdyby państwa poprzednicy w 1995 roku przyjęli taki styl narzekania, nie byłoby holdingu, nie byłoby tych 150 milionów. Teraz jest przed nami szansa uzyskania dla Krakowa miliardów i ze środków unijnych, i ze środków komercyjnych. Moim zdaniem byłoby wielkim błędem tej Rady, gdyby w imię jakichś celów zrezygnowała z tej potencjalnej możliwości. Opatrzność dała nam możliwość, musimy z niej skorzystać. Moim zdaniem, przedstawiając ten projekt uchwały, miasto wykazuje duże zaangażowanie w to, aby ten projekt Nowa Huta Przyszłości rzeczywiście był strategicznym projektem już nie tylko Krakowa czy regionu, ale po prostu Polski. I muszę powiedzieć, że jestem dumny, że na koniec, może nie na koniec, ale na 3/4 tej kadencji biorę udział w tak wielkim przedsięwzięciu, niewspółmiernie wielkim w stosunku do tego, co robiłem 11 lat temu, tworząc Krakowski Holding Komunalny. Gratuluję Państwu, że wspólnie bierzemy w czymś takim udział, nawet w tym przeświąteczny dzień. Nie przegłosujemy dzisiaj tej uchwały, bo to jest dwuczytaniowa, ale mam nadzieję, że bez wielkiej zwłoki na pierwszej sesji styczniowej to zrobimy. W budżecie są pieniądze na funkcjonowanie tej spółki w pierwszym roku. No i mam nadzieję, jestem pewien, bo to nie ma co tutaj w trybie przypuszczającym mówić. Jestem pewien, że będzie to potężne narzędzie, z którego będziemy bardzo szybko dumni. Narzędzie, które zmieni nam Kraków i zmieni tą część Krakowa na pewno. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Bardzo proszę, kto z państwa, pan radny Węgrzyn po raz drugi, zapraszam. Panie przewodniczący, jeszcze chciałbym uzupełnić, pan przewodniczący Kośmider odniósł się tutaj do wypowiedzi radnego Ptaszkiewicza. No, o ile mogę tutaj zgodzić się częściowo z argumentem, że no, lepiej byłoby, żeby to wszystko szybciej szło. Natomiast no, takie jest tempo pracy różnych instytucji, jak właśnie Urząd Miasta, Rada Miasta, Zarząd Województwa, Sejmik Województwa. No, to nie są instytucje, które mogą być tak sprawne i elastyczne jak biznes, także to trzeba brać pod uwagę. Natomiast absolutnie nie zgadzam się z argumentem, że Urząd Marszałkowski jest tutaj niepotrzebny. Jest kilka argumentów. Pan przewodniczący Kośmider podał argument, że dzięki temu będziemy mieć lepszą możliwość dostępu do środków europejskich. To jest jedno. Druga rzecz, dzięki temu ten projekt staje się projektem strategicznym województwa. To jest bardzo ważne. On jest zapisany w dokumentach strategicznych województwa. Bierzmy też pod uwagę, że jest to koniec kadencji. Wobec tego następna kadencja to przejmie. Żeby to przejęła, trzeba pewne sprawy i formalne, i właśnie strategiczne podjąć, tak żeby te rzeczy były trwałe. Kolejna sprawa, to jest jedyna też szansa właśnie poprzez współpracę z Urzędem Wojewódzkim, żeby ten projekt stał się strategicznym projektem rządowym, bo wtedy możemy mówić o tych kilku miliardach, dwóch miliardach powiedzmy, pieniędzy, które będzie można ściągnąć na ten projekt z funduszy regionalnych, z funduszy rządowych. Także obecność w tej spółce Urzędu Marszałkowskiego jest sukcesem i jest to rzecz bardzo ważna. Podobnie jak obecność innych partnerów. Także no, czas jest ważny, ale znacznie ważniejsze jest, żeby to był projekt nie tylko Krakowa, ale projekt szerszy. Wielokrotnie tutaj narzekaliśmy, nawet w tej kadencji, ileż razy to Kraków przegrywał różne rzeczy, to miał słabe lobby, czy to w regionie, czy to w rządzie. No, to jest przykład, jeden z niewielu przykładów niestety, ale przykład działania skutecznego, gdzie jest poparcie dla tego projektu, projektu, który jest konkurencyjny dla wielu innych projektów i w regionie, i w kraju. To jest przykład działania, że ten konkurencyjny dla innych projekt znajduje poparcie i władz województwa,
i obecnego rządu. Także jest to bardzo ważna rzecz i ona jest znacznie istotniejsza niż powiedzmy tutaj szybkość organizowania tej spółki. Bo też no nie szanujmy się, powstanie tej spółki nie będzie jakimś przełomem, ono usprawni pewne działania. Dotychczas je robił Urząd Miasta, Wydział Rozwoju, pion podległy pani prezydent. Teraz będzie dodatkowy podmiot, czyli parę dodatkowych osób, które będą mogły się tym zająć, ale nie będzie to jakiś dramatyczny przełom. Będzie to istotna rzecz, prawda, ale też no, miejmy hierarchię tutaj ważności różnych spraw. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeszcze pan radny Pietru, zapraszam, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, pani prezydent, szanowni radni. Ja chciałem zaproponować model, który już się sprawdził. Model w sensie finansowania spółki podobnej. Chciałem wrócić do historii. Oczywiście wtedy nie było kryzysu, teraz mamy bardziej kryzysową sytuację. Mówię o Krakowskim Porcie Lotniczym, spółka z o.o., podmiot, który stworzył marszałek województwa, miasto Kraków i Agencja Mienia Wojskowego. Te wszystkie trzy podmioty stworzyły spółkę celową, która miała za zadanie ściągnięcie tanich linii lotniczych, uruchomienie połączenia kolejowego Balice-Kraków i zmiany struktury własności w portach lotniczych na korzyść samorządów. To były główne zadania. Spółka została powołana. Tylko chcę zwrócić uwagę na takie sprawy jak Rada Nadzorcza działała non-profit. Wszyscy delegowane osoby z tych podmiotów delegowały osoby właściwe, które sprawowały nadzór i ukierunkowały działania. Po pierwsze, zarząd działał, nie miał płacone ze spółki, tylko prezes, jeżeli pamiętam, był osobą delegowaną przez miasto i miasto płaciło mu pensję, natomiast wiceprezes delegowany przez marszałka był płacony przez marszałka. Natomiast więcej osób już w zarządzie nie było. I wszystkie koszty, które działania właściwie, które były, wynikały z działalności, a były też działalność dość aktywna, bo wymagała między innymi kontaktów z liniami, choćby tymi tanimi, nazwijmy to liniami lotniczymi, były pokrywane również z budżetu miasta. W związku z tym mam pytanie, czy możemy taki model przyjąć wstępnie, żeby nie przeholować z wydatkami w tym zakresie, jeżeli chodzi o działanie. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Pietrusowi. Nie miałem zabierać głosu, ale w tym momencie w pewnym sensie przez pana radnego Pietrusa zostałem zmobilizowany i pozwolę sobie też zabrać głos. Wydaje mi się, że pan radny Pietrus albo nie słyszał wypowiedzi pana przewodniczącego Kośmidera, a jeżeli słyszał, to być może, że chyba nie do końca te przesłania zostały przez niego odebrane. Ja bym chciał jeszcze raz uzmysłowić, że tworzenie spółki akcyjnej, nawet z punktu widzenia prawa handlowego, a spółki z o.o. to są dwie zupełnie różne rzeczy. Chciałbym też podkreślić, że spółka, która powstaje, Kraków Nowa Huta Przyszłości, jest to spółka, przed którą stoi olbrzymia przeszłość. To nie jest tylko załatwienie jednej sprawy lotniska w Balicach i połączenia kolejowego. To jest, tak jak podkreślił tu już wcześniej przewodniczący Kośmider, stworzenie olbrzymiej, wielkiej szansy możliwości rozwoju Krakowa. I na to musi być przyjęta odpowiednia forma, a taką formą może być tylko najwyższa, że tak powiem, przewidziana przez prawo handlowe rodzaj spółki, jaką jest spółka akcyjna. Ja sądzę, że się nie musimy obawiać, czy bać, jak to tutaj pan radny Pietrus się boi, że to będą wydatki już na samym wstępie w pewnym sensie przyjmować taką pozycję bierną. Musimy być otwarci i zrozumieć szansę, przed jaką stoimy. Co prawda pan radny Kośmider mówi, że to opatrzność tam tą rzecz umożliwiła. Ja stwierdzam, że to jest naszą szansą. To jest działanie pana prezydenta Majchrowskiego. To jest działanie Wydziału Strategii, który się przez jakiś czas, i tu opieram panu Ptaszkiewiczowi, przygotowywał. To nie jest działanie, że my wczoraj wymyśliliśmy spółkę, dzisiaj ją tworzymy. Zostały przygotowane konkursy międzynarodowe, zostały przeprowadzone prace koncepcyjne, zostały przygotowane merytoryczne podstawy działania tej spółki. Na to potrzeba było czasu. I wydaje mi się, że w tej chwili po prostu trzeba wreszcie postawić kropkę nad i przejść do śmiałego i odważnego działania. Ale nie chciałbym tu odbierać jeszcze głosu pani prezydent Koterba jeszcze chciała coś, bo tam były pytania pewne, nie wiem czy...
Tak, jeszcze pan radny Kośmider, bardzo. Pan przewodniczący, przepraszam. A, jeszcze mamy panią Magulatę Jantos. Nie wiem. Rozumiem. Dobrze. Pani Jantos, nie. Szanowni Państwo, znaczy... Znowu mam déjà vu, bo kiedy dyskutowaliśmy o holdingu to 15 czy 17 lat temu, to też było, a po co to robić, a będą zarabiać, a synekurki, a rady nadzorcze i tak dalej. No tak, jest rada nadzorcza, tak, prezesi zarabiają, ale wymagamy od nich. Szanowni Państwo, my nie jesteśmy od szydełkowania. To nie ma być jakaś quasi-celowa spółka do załatwienia jakiegoś jednego problemu. To ma być potężne, strategiczne narzędzie. Tam mają pracować ludzie, którzy mają szerokie horyzonty, którzy mają szerokie możliwości, którzy będą przyciągali tutaj firmy, którzy będą organizowali środki na finansowanie, którzy będą pozyskiwali inwestorów. I wy chcecie to takim jakimś chałupniczą metodą miasto dla swojego, sejmik dla swojego. Szanowni Państwo, to już nie jest ta epoka. 15 lat temu żeśmy na coś takiego nie poszli przy holdingu. Chociaż też były takie pomysły. Nie poszliśmy i bardzo dobrze. Dzięki temu mieliśmy bezpiecznie funkcjonującą przez 15 lat spółkę dającą ogromne rezultaty. Także jeszcze raz, nie bójmy się tego, bo to jest dla nas wielka szansa. Oczywiście są ryzyka, ale to nie jest spółka do szydełkowania, to nie jest spółka do załatwienia jakiegoś jednego drobnego problemu. To jest wielki organizm, który ma zmienić 1/3, czy tam 1/4 Krakowa. I tam muszą być ludzie o najwyższych kwalifikacjach, najwyższych umiejętnościach i kontrola też nad tym musi być w sposób właściwy prowadzona. Pewnie, że nie od razu i nie od razu duże pieniądze, ale jestem przekonany, że efektywność tych pieniędzy, które będą nas kosztowała, kadra i tak dalej, będą niespółmiernie procentować przy funkcjonowaniu tej spółki. Szanowni Państwo, naprawdę, to my nie zakładamy teraz spółki, nawet jak dzisiaj tam była mowa parkingowa. My zakładamy spółkę, która ma zmienić parę tysięcy hektarów. I do tego muszą być najwyższe kwalifikacje, najwyższe możliwości i też podejście nasze musi być na tą skalę, nie na skalę jednego parkingu. Stąd naprawdę apeluję do Państwa, nie próbujmy ręcznie sterować z politycznego punktu widzenia taką spółką. Ona powinna być powołana i funkcjonować. I co roku walne zgromadzenie składa raport. Jeżeli się zarząd nie sprawdza, to jest zmieniane. Także bądźmy otwarci i naprawdę nie bójmy się tego, bo to jest dla nas wielka szansa. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem proszę pytania, czy te wypowiedzi kolejne, które tu miały miejsce, były pewną odpowiedzią, ale... Aha, pani... Panie prezydencie, chodzi o powierzchnię ewentualnych gruntów, która będzie ewentualnie do tej spółki wniesiona, czy też jakie perspektywy się przed nią otwierają? Bardzo proszę. Pod tym względem, jeżeli chodzi o powierzchnię areału. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli mówimy o terminarzu, to powołania spółki, to zakładamy, że w styczniu taką decyzję podejmie zarówno Rada Miasta, jak i Sejmik i będziemy gotowi do przeprowadzenia. Także w najgorszym razie to już jest koniec pierwszego kwartału. No to jest dokładnie rok, o którym pan Ptaszkiewicz mówił, bo uchwała o kierunkowa dla prezydenta właśnie jest z kwietnia, 24 kwietnia tego roku, więc jeszcze mamy tą chwilkę rezerwy, żeby zmieścić się w roku. A co nie jest wcale chwalebne, bo ja też uważam, że takie działania powinny być szybsze, no ale taka jest sytuacja. Natomiast my zakładamy, że chcemy zachować wiodącą rolę miasta w tej spółce i ta wielkość hektarów, które chcielibyśmy tam wnieść, to będzie też uzależniona od tego, ile w pierwszym rzędzie wniesie marszałek, więc mamy ta jakby jeszcze decyzja ostateczna co do wielkości nie zapadła, dostosujemy się do wielkości marszałka. Wiemy natomiast, że po równo wnosimy kapitał, czyli po 1 000 000 zł marszałek i 1 000 000 zł prezydent. No i jeszcze może chciałam
powiedzieć, iż przez ten czas Wydział Rozwoju nie próżnował, bo na koniec tego roku będziemy mieć przygotowane studia wykonalności. Te studia wykonalności określą już precyzyjnie koszty publicznych działań, które prowadzić będzie dalej urząd. One pozostaną w urzędzie z tego powodu, że środki unijne, dofinansowanie dla urzędu jest zdecydowanie większe, aniżeli dla podmiotu przedsiębiorstwa dużego, jakim będzie spółka, bo zakładamy, że dla miasta to będzie około 85%. Dlatego też wydziały Urzędu Miasta czy jednostki będą prowadziły działania związane z infrastrukturą, czy uzbrojeniem terenu i skomunikowaniem tego terenu. Natomiast te pozostałe, które czytałam, działania spółki przejdą właśnie do niej. I tak jak mówię, studia wykonalności będą na koniec roku gotowe. Jesteśmy już po roboczych odbiorach. Zgłosiliśmy swoje uwagi. Trwa oczywiście korekta tego. Na koniec roku odbierzemy i będziemy mieć już naprawdę przygotowane materiały do tego, aby takowe działania rozpocząć. Jak również i promocja cały czas tego tematu była prowadzona przez Wydział Rozwoju na wszelkich targach, wyjazdach zagranicznych. Wszędzie na temat Huty głośno mówiliśmy i promowaliśmy już ten projekt. Także to nie było tak, że nic się z tym nie działo. Działo się bardzo dużo. Nie, może o szczegółach dzisiaj nie będę tutaj mówić. Natomiast panu radnemu chętnie, precyzyjnie nawet bym daty podała, gdzie i w jaki sposób promowaliśmy ten projekt. I nie ukrywam, że też prowadzimy rozmowy z uczelniami, z jedną daleko zaawansowane, więc wydaje mi się, że to zmierza wszystko w dobrym celu. Na tym etapie jesteśmy. Dziękuję. Dziękuję pani prezydent. Czy jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. A zatem proszę państwa, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustęp 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 2 stycznia 2014 godzina 15 i ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 3 stycznia 2014 też godzina